Witamy Państwa, Karol Majchrowski, Dąbrowski Krzysztof. Drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj u naszego doradcy techniczno-handlowego Krzysztofa w rejonie Potworowa, gdzie jak wszyscy wiemy, mamy zagłębie paprykowe i właśnie papryka uprawiana w tunelach to jest to, czym Krzysztof na co dzień głównie się zajmuje, jeśli chodzi o doradztwo z zakresu nawożenia, ale nie tylko. Krzysztofie, chciałbym się dzisiaj od Ciebie dowiedzieć, ale też żeby Państwo się dowiedzieli, jak podchodzisz do współpracy z klientami, od czego zaczynacie, co robicie po kolei, żeby ta uprawa papryki w tunelach była jak najbardziej efektywna i też wydajna. Powiedz mi po kolei, jak powinniśmy zrobić i co powinniśmy zrobić, żeby to miało rację bytu. Witam Państwa jeszcze raz. Mili Państwo, pierwszą rzeczą, którą rolnik musi wykonać, to jest analiza gleby. Analiza gleby oczywiście ogrodnicza, wtedy nam pokaże zasobności składników pokarmowych, jakie mamy w glebie, czyli niedobór lub ich nadmiar. Okej, czyli to jest niezmiernie istotne, jeśli chodzi o to, żeby faktycznie ułożyć zbilansowane nawożenie, włożyć do gleby te pierwiastki, których faktycznie brakuje, ale też w taki sposób, żeby nie było jednego za dużo względem drugiego, bo to oczywiście nam pomoże powodować antagonizmy, tak? I to jest to, dlaczego tego potrzebujesz i pewnie też druga kwestia jest to, że ułatwia to po prostu pracę. Dokładnie, jak najbardziej. Nadmiar składników pokarmowych źle wpływa na rozwój systemu korzeniowego i na funkcjonowanie rośliny, jak i również też niedobór. Mhm. Czyli generalnie analiza też nam pokaże przede wszystkim poziom zasolenia i zawartość chlorku, tak, żebyśmy wiedzieli, który nawóz wybrać. Dokładnie. Tak jak Karol powiedział, czyli zbilansowanie efektywne tego nawożenia jest niezbędne wykonanie analizy glebowej. Wtedy możemy stwierdzić dokładnie, czego mamy nadmiar, czego niedobór i wykorzystujemy wtedy nasze produkty lub dostępne produkty, które są na rynku. Mhm. Rozumiem też, że tutaj korzysta z naszego kalkulatora ogrodniczego, który mamy w firmie i który w łatwy i szybki sposób potrafi nam przeliczyć te składniki, których nam brakuje, ale właśnie, żeby to zrobić szybko, sprawnie, potrzebujemy analizy. Korzystasz, rozumiem, z tego Krzysztofa? Tak, kalkulator ogrodniczy, który firma nas wyposażyła w taki kalkulator, jest niezbędny mi. Bardzo szybko, efektywnie mogę ułożyć program nawożeniowy, dany gatunek uprawy. Mhm. Powiedz mi, co wychodzi z tych analiz na tym terenie, no bo tutaj pewnie masz jakąś orientację, robisz tego, z czego, co wiem, bardzo dużo tych analiz razem ze współpracy tutaj z lokalnym dystrybutorem, wiem, że te analizy są w znacznej ilości. Powiedz mi, co tutaj wychodzi, jakie są zasobności, czego jest za dużo, czego jest za mało, jak to wygląda? Pierwszą rzeczą, którą jeżdżąc po gospodarstwach, spotykam się z dużym zasoleniem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że zbyt duża zawartość składników pokarmowych, czyli fosforu, potasu, jak i zarazem też i wapnia. Mhm. Czyli tutaj generalnie to zasolenie właśnie przez to, że przez wiele lat sypane te nawozy niestety na tak zwane oko. Dokładnie. Dokładnie. Okej. Czyli tutaj mając tą analizę, układa zbilansowane nawożenie, jeśli chodzi o zastosowanie grubej granuli i później jaki jest kolejny etap? Później następny kolejny etap jest wykonanie drugi raz próby glebowej i wtedy układamy prawidłowo już cykl fertygacyjny, czyli jest potrzebna analiza gleby i dodatkowo jeszcze analiza wody. Okej, czyli na tej podstawie analiza wody, analiza gleby, czyli ewentualnie jakieś nawożenie pogłówne, jeśli chodzi o tą analizę gleby i później jeszcze, żeby wyliczyć odpowiednią dawkę, jeśli chodzi o pożywkę już przystosowaną do zabiegów fertygacyjnych. Dokładnie. Okej, czyli tutaj rozumiem, że korzystasz głównie z naszych nawozów fertygacyjnych, czy tutaj mieszacie z jakimiś innymi, jak to wygląda, co jeśli chodzi o płyny? Co możesz powiedzieć? Płyny są, fertygacja, jeśli chodzi o nawozy krystaliczne, jest wykorzystywana, dodatkowo jeszcze są wykorzystywane płyny również z naszej gamy. Okej. I tutaj pewnie to też zależy od cyklu rozwojowego, od fazy rozwojowej rośliny i oczywiście od samego wyglądu, pokroju, odżywienia roślin, tak? Bo tutaj też wiem, że robisz u tych klientów, z którymi współpracujesz, badanie fluorymetrem, czyli badanie odżywienia z liścia. Tak, jak najbardziej. Fluorymetrię wykorzystuje, wtedy jesteśmy w stanie jak najszybciej wykonać analizę tego liścia i wtedy stwierdzimy niedobór składnika, wtedy możemy szybko zareagować stosując nawozy płynne.
Okej, okay, czyli podsumowując to nasze spotkanie, pierwsza rzecz, od której powinniśmy wyjść, to analiza gleby, jeśli chodzi o nawożenie tego, jeśli chodzi o ułożenie tego nawożenia pierwotnego. Później w trakcie sezonu, już po wysadzeniu, robimy kolejną analizę gleby i analizę wody w celu ułożenia programu fertygacji. Dokładnie. Okej. Okay. Czyli drodzy Państwo, tak jak widzicie, jest kilka ważnych etapów w całej produkcji papryki po to, żeby to było efektywne i dobrze zbilansowane. Musimy zrobić tą analizę, to naprawdę nie jest duży koszt w kontekście tego, że możemy później sporo przyoszczędzić na właśnie chociażby nawożeniu czy podaniu tylko tych składników, które są niezbędne do prawidłowego odżywienia rośliny. Drodzy Państwo, ja zachęcam Państwa do oglądania kolejnych komunikatów właśnie z uprawy papryki w tunelach, gdzie będziemy gościć u Krzysztofa i na bieżąco reagować na to, co się dzieje w trakcie sezonu, podpowiadać, zalecać, po to, żebyście Państwo też mieli łatwiej. Natomiast w każdym przypadku można zadzwonić, skonsultować się telefonicznie, mailowo, również w ten sposób działamy. Także zachęcam do kontaktu. Za dzisiaj dziękuję Tobie, Krzysztof, dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Pozdrawiam.